Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam i zapraszam na wydarzenia. Chciał połknąć narkotyki podczas kontroli drogowej. Kierujący zachowywał się bardzo nerwowo, a z samochodu wyczuwalna była silna woń marihuany. Ukrywali narkotyki w domu. W miejscu, gdzie znajduje się licznik wodomierza, ujawniono skrystalizowaną substancję. 22-latek chciał uniknąć kary i zatrzymany do kontroli drogowej próbował połknąć woreczek z marihuaną. Okazało się, że to nie jedyne przestępstwo, jakie miał na sumieniu mężczyzna. W trakcie przeszukania jego pokoju w szufladzie policjanci znaleźli opakowanie z folii aluminiowej, a w nim białą skrystalizowaną substancję. Jaworzanin został natychmiast zatrzymany. Miała być rutynowa kontrola drogowa. Funkcjonariusze zauważyli jeżdżącego po ulicach miasta Volkswagena. Kierował nim znanym mundurowym 22-letni Jaworzanin. Kiedy policjanci podchodzili do pojazdu, zauważyli, że kierowca próbuje połknąć foliowy woreczek z zawartością zielonego suszu. Policjanci w ostatniej chwili powstrzymali mężczyznę. W trakcie interwencji kierujący zachowywał się bardzo nerwowo, a z samochodu wyczuwalna była silna woń marihuany. Kierujący od razu przyznał policjantom, że wcześniej wypalił jointa. Szybko okazało się, że 22-latek ma jeszcze więcej na sumieniu. Badanie narkotesterem wykazało w jego organizmie obecność THC. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania pojazdami i został zatrzymany. Jednak to nie koniec przestępstw, jakie miał na sumieniu. 22-latek odpowie teraz za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat więzienia. 3,5 tysiąca porcji handlowych narkotyków nie trafi do obrotu. Legnicka policja zatrzymała parę, w mieszkaniu której znaleziono znaczną ilość środków odurzających. Zatrzymanemu duetowi grozi kara do 10 lat za kratami. 22-letnia legniczanka, a także 26-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego w wynajmowanym mieszkaniu w Legnicy ukrywali narkotyki. W trakcie przeszukania pomieszczeń w miejscu, gdzie znajduje się licznik wodomierza, ujawniono skrystalizowaną substancję, a także niemal 700 gram suszu roślinnego, który po badaniu wstępnym okazał się marihuaną. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli 700 gramów marihuany oraz środki psychotropowe w postaci skrystalizowanej białej substancji i 18 tabletek ekstazy. W sumie funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli niemal 3,5 tysiąca porcji handlowych narkotyków, które na szczęście nie trafią już do obrotu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków parze grozi nawet 10 lat więzienia. Kradli sprzęt, wpadli na gorącym uczynku. Cała trójka wkrótce odpowie przed sądem. Złodzieje to kobieta i dwóch mężczyzn z Głogowa. Zatrzymani to 35-latka i dwaj mężczyźni, 40- i 38-letni, usiłowali ukraść monitor dotykowy i dwie kamery, a wszystko o wartości 800 zł. Osoby te zostały ujęte przez pracowników ochrony zaraz po kradzieży. Policjanci, przeglądając monitoring, zapis monitoringu sklepowego, zauważyli jeszcze jedną osobę, która brała udział w tej kradzieży. Ostatni z mężczyzn został zatrzymany kilka ulic dalej. To 38-latek z Głogowa. Podejrzani mają już na swoim koncie inne przestępstwa, za które byli wielokrotnie zatrzymywani. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Jeszcze dziś w wydarzeniach. Od soboty kolejne ograniczenia. Dynamika zachorowań w ostatnich dniach przyspiesza. 1000 zł i więzienie dla asa prędkości. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 31-latek jest poszukiwany. Rząd zadecydował o ponownym zaostrzeniu obostrzeń w związku z nasileniem pandemii koronawirusa. Od soboty 20 marca znów zamknięte będą kina i galerie handlowe, a także obiekty sportowe. To spowoduje kolejne problemy firm z wielu branż. Restrykcje będą obowiązywały minimum do 9 kwietnia.
Rząd w środę poinformował, że sytuacja epidemiczna w kraju na tyle się pogarsza, że zdecydowano o ponownym lockdownie w całym kraju. Dotknie on także mieszkańców Dolnego Śląska. Minister Niedzielski argumentował decyzję również tym, że w większości ludzie chorują obecnie na brytyjską odmianę koronawirusa. Dynamika zachorowań w ostatnich dniach przyspiesza. Ja sygnalizowałem to już w niedzielę, ale w kolejnych dniach obserwujemy taką dynamikę, która jest zdecydowanie wyższa od obserwowanej w poprzednim tygodniu. Co to oznacza? To oznacza, że mimo że byliśmy już w zeszłym tygodniu na poziomie ponad 20 tysięcy zachorowań, to wcale tempo wzrostu nie maleje, tylko niestety trzecia fala przyrasta. Dlatego swoją działalność muszą zawiesić hotele czy galerie handlowe, a także obiekty sportowe, baseny, solaria, zamknięte zostaną stoki narciarskie. Od soboty dzieci z klas 1-3 będą się uczyć zdalnie. Poza tym restrykcje dotkną instytucji kultury, w tym kin, muzeów czy galerii sztuki. Swoje plany musiało zmienić m.in. Lubińskie Centrum Kultury Muza. No jest to dla nas bardzo trudna sytuacja, dlatego że praktycznie wszystkie imprezy odwołujemy po raz kolejny. Cały ten rok był bardzo, bardzo trudny dla kultury. Zdecydowaliśmy się, finał Złotej Nutki zaplanowany na 20 marca przenieść na 15 maja, chociaż moglibyśmy go zorganizować online, ale trochę nam jest żal dzieci, które mają przyjechać z Dolnego Śląska, żeby śpiewały do pustej sali i też nie chcemy ich narażać. W galeriach handlowych mogą być otwarte tylko apteki i drogerie, sklepy spożywcze oraz salony prasowe. Zamknięte zostaną m.in. sklepy odzieżowe. Sprzedaż w tej branży przeniosła się przede wszystkim do internetu, ale kolejne zamknięcie może spowodować bankructwa niektórych marek. Za normalnością tęsknią właściciele siłowni czy restauratorzy. Możliwość wydawania dań tylko na wynos znacznie wpływa na ich działalność. Zamknięte od wielu miesięcy kluby fitness generują koszty. Sytuacja jest trudna. No jest to wynik pandemii, wynik sytuacji rynkowej. My na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy dotację z PFR-u, która zapewnia nam 70% naszych potrzeb w okresie od października, w zasadzie od listopada do marca. Co będzie później, zobaczymy. Sytuacja jest cały czas dynamiczna. W tym przypadku ubyło się bez zwolnień pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Problem natomiast dotyczy bezwzględnie osób, które były zatrudnione na umowach zlecenie. W dużej mierze są to trenerzy, na których niestety my od rządu nie dostaliśmy żadnego wsparcia i ci nasi pracownicy pozostali tak naprawdę bez żadnej pomocy i nad tym bardzo mocno ubolewam. Jeśli liczba zakażeń przekroczy 30 tysięcy dziennie, rząd może wprowadzić dodatkowe obostrzenia w handlu, a także zamknąć działalność usługową fryzjerów czy tatuażystów, co będzie generowało kolejne problemy. Na razie nie wprowadzono zakazu przemieszczania się na święta wielkanocne, a w kościołach obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. 31-letni kierowca tak się spieszył jadąc samochodem, że wjechał wprost do więziennej celi. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia zasądzonej wcześniej kary, której skutecznie unikał. Wpadł podczas rutynowej kontroli, ponieważ za mocno wcisnął pedał gazu. 31-latek najwidoczniej bardzo się gdzieś spieszył. Dozwoloną prędkość przekroczyło 44 km. Błyskawicznie więc zainteresował policyjnych chłopców nadmiernych prędkości. Policjanci widział ruchu drogowego należący do grupy Speed. Patrolując głównie ciągi komunikacyjne na terenie powiatu lubińskiego, w miejscowości Ścinawa zauważyli kierującego, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę do kontroli. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 31-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lubinie do odbycia wcześniej zasądzonej kary pozbawienia wolności. To jednak nie wszystko. Dodatkowo mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania samochodem, gdyż stracił je w przeszłości za kierowanie pod wpływem narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze ukarali tego kierującego mandatem w wysokości 1000 zł. A następnie przetransportowali do zakładu karnego, gdzie z uchwały 31-latek spędzi najbliższe 3 miesiące. Czwartek i piątek to dwa ostatnie dni przed lockdownem, w których można bezpośrednio spotkać się z kulturą i sztuką na terenie Lubina. Decyzja rządu ogłoszona w środę po raz kolejny zamyka placówki serwujące pokarm dla duszy.
W lubińskim ratuszu w godzinach od 9 do 17 oprócz wystaw historycznych prezentowanych na poddaszu, od 12 marca w Galerii Ratuszowej odwiedzający mogą zobaczyć wystawę prac autorstwa Franciszka Starowiejskiego. Są to interpretacje Franciszka Starowiejskiego, wystawa jego plakatów oraz szkiców, które później miały się przerodzić w jego pracę. Jest to dla nas o tyle wyjątkowa wystawa, że jest to pierwsza wystawa, którą po tak długiej przerwie nasi goście i odwiedzający mogą osobiście zobaczyć, a nie tylko online. Tym bardziej, że minęło zaledwie kilka dni od premiery wystawy, a w środę stało się jasne, że zostało niewiele czasu, aby zobaczyć ją na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Więc zapraszamy do ratusza. Można zwiedzać i wystawy muzealne i te właśnie w galerii. Pasjonaci kinematografii także mają już niewiele czasu na pójście do kina. Decyzją rządu już od soboty w całym kraju oprócz muzeów, galerii handlowych i sztuki swoje podwoje zamykają wszystkie instytucje ze srebrnym ekranem roli głównej. Centrum Kultury Muza w Lubinie jeszcze tylko w czwartek i piątek będzie prezentować zapowiadane filmy. No już po wczorajszej decyzji środowej o zamknięciu kin zaobserwowaliśmy większą frekwencję, dlatego dzisiaj w czwartek i w piątek zapraszamy na Ostatnia Szansa. W czwartek dwa filmy nominowane do Oscarów, Obiecująca Młoda Kobieta i Sound of Metal. Oba widziałam, oba świetne. Aktorzy nominowani za główne role. Bilety są jeszcze do nabycia. Projekcje seansów odbywają się w sali wypełnionej w 50%. W piątek przedpremierowo francuski thriller Nocny Konwój z Omarem Sy, znanym z Nietykalnych, z serialu Lupin z Netflixa. Po raz kolejny, bo mamy takie zapytania, polski film 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. I cały czas zapraszamy zarówno w czwartek, jak i w piątek na najnowszą animację Disneya Pixara, Co w duszy gra. Bilety 17 zł ulgowy, 20 normalny, dla posiadaczy karty dużej rodziny tylko 12 zł. Więcej szczegółów oraz godziny seansów znajdziemy na stronie www.ckmuza.eu w zakładce Repertuar. Tylko do jutra w Muzeum Miedzi w Legnicy można zwiedzać wystawę prac cenionych w kraju modelarzy, którzy specjalizują się w tematyce militarnej. Zachwyceni będą w szczególności miłośnicy czołgów czy pancernych samochodów i pociągów. Modele zachwycają starannością wykonania i zachęcają do wnikliwej obserwacji, szczególnie, że w murach Muzeum w Akademii Rycerskiej przedstawione zostały scenki z frontu, często z elementami humorystycznymi. Modele te zostały stworzone przez doświadczonych i cenionych modelarzy, w tym Jana Korolewskiego, Marka Kałużę oraz Mariusza Filipiuka. Zarówno muzeum, jak i autorzy ekspozycji oraz miłośnicy modelarstwa militarnego, którzy jeszcze nie zawitali do Akademii Rycerskiej, nie mogą narzekać na nadmiar szczęścia. Wystawa ledwie została udostępniona dla zwiedzających, a już jej zamknięcie wymusił wprowadzony przez rząd lockdown. W związku z czym postanowiliśmy udostępnić wystawę do końca, czyli do 20 marca za darmo. Wejście jest bezpłatne, także zapraszamy już w piątek, bo to jest ostatni dzień i ostatnia chwila, żeby zobaczyć tę wystawę przed zamknięciem muzeum. To zatem ostatnia szansa. Zapraszamy! Zachęcają do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Lubinie. Najlepszą rekomendacją mają być absolwenci, którzy robią karierę muzyczną w showbiznesie. Są wśród nich m.in. Rafał Szatan czy Kasia Wilk. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Lubinie jest szkołą, która kształci muzycznie wielokierunkowo. To nie tylko nauka gry na instrumencie, ale też rozwijanie takich talentów jak poczucie rytmu, umiejętność śpiewu, kształcenie pamięci muzycznej czy zapoznanie z historią muzyki. Przyjmujemy kwestionariusze, które można znaleźć na stronie szkoły, można pobrać na Biuletynie Informacji Publicznej, też taka zakładka jest na stronie szkoły. Można przyjść osobiście i pobrać z sekretariatu naszej placówki. Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę duchową, emocjonalną, kształcimy twórcze myślenie i systematyczność w pracy, czytamy na stronie placówki. Nawet pandemia nie wstrzymała w dużym stopniu działalności placówki. Nauczyliśmy się lepiej funkcjonować. Zrobiliśmy sobie takie krótkie szkolenie w ramach kadry nauczycielskiej, kto miał jakie doświadczenia, troszeczkę nas poduczył i było znacznie lepiej, także zajęcia, kiedy ogłoszono, że są znowu zdalne, ruszyliśmy pełną parą bez problemu. Do szkoły można się zapisać do końca kwietnia. To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.